Oryginał, tak, to tak. A pisałeś oryginał w dzieciństwie? No to w dzieciństwie, tak, i bardzo przeżywałem film. I do dzisiaj, jak słyszę tę melodię, oryginalną Stolka Banana, to się wzruszam. Bo? Bardzo się wzruszałem przy filmie, podczas oglądania, jak byłem dzieckiem. Bo i wzruszam się teraz. To jakoś się odnosiło do tych doświadczeń? No to oczywiście, bo to była moja młodość, moje dzieciństwo i czekałem dnia, kiedy był emitowany Tolek Banan i siadałem przed telewizorem czarny i oglądałem. Tak. W Tętrzynie. No właśnie, w Tętrzynie chodziłeś do szkoły ogólnokształcącej. Tak, do szkoły podstawowej nr 4 i do liceum ogólnokształcącego. I pewnego dnia stwierdziłeś, że będziesz aktorem? No tak, chciałem. To marzenie się pojawiło już w szkole podstawowej. No a dlaczego? No chyba... Bo niektórzy mówią, że to w ogóle przypadek, że nie myśleli, no. Że nagle znaleźli się na egzaminie, zdali i oto są. Może tak, byłem wrażliwym dzieckiem, zresztą pewnie większość dzieci jest wrażliwych, ale jak wychodziłem na scenę, taką czułem dużą radość, jak mogłem zaśpiewać, jak mogłem powiedzieć jakiś wierszyk, jak mogłem wystąpić, zauważyłem, że sprawia mi to dużą radość. No i oczywiście występowałem na akademiach, na jakichś konkursach recytatorskich i to się rozpoczęło w szkole podstawowej numer 4, a później kontynuowałem w kółku recytatorskim w liceum ogólnokształcącym i uświetniałem uroczystości, Dzień Kobiet, bardzo lubiłem Dzień Kobiet, bo można było poszaleć, a poszaleć dlatego, że na przykład mogłem mówić świetne fragmenty Wiecha. A, tak. No proszę. I ku uciesze całej auli. I muszę powiedzieć, że do dzisiaj, bo jest fajny, śmieszny i tam jest o genii. O małżeńskie perypetie. I muszę powiedzieć, że koledzy, którzy kończyli liceum i tu są w Olsztynie, czasami wspominają, mówią, ale śmiesznie mówi w tym berecie, mówi o tej genii, mówię, bo ja beret ojca, jesionkę, teczkę ojca. I takiego robiłem, taką postać sobie sam to układałem. Bywało, że z dnia na dzień się szybko dwóch, trzech stron nauczyłem i występowałem. No proszę, i się cieszyłem. Właśnie, bo to zawsze jednak za aktorstwo teatralne to jest coś takiego, jak uczenie się ruchu na pamięć. No. Taka zdolność kierunkowa. Jak chciałem, to się nauczyłem. Gorzej było z fizyką i matematyką. Tak. No, to jest super. Także później jakieś konkursy recytatorskie. Trzymało mnie to przy życiu. Bardzo to lubiłem. Tak? A w ogóle jak było w tym szynie tam te ileś lat temu? No, było w porządku. Nasze liceum było fajne, ciekawe. No, no właśnie. To chyba 60 lekarzy jest w Olsztynie po naszym liceum. Także no, bywała klasa. Nawet spotkałem ostatnio swoich znajomych po latach. Z ich klasy na Akademię Medyczną na 28 zdających 26 się dostało. To proszę sobie wyobrazić, jakie to było liceum. No to super. Tak. Także wielu tu... A do szkoły aktorskiej to ktoś jeszcze z Kętrzyna poszedł na taki niepewny chleb? Alina Strzelec. A, Alina. Tak. No. A czy wcześniej? No nie kojarzę. No. Nie kojarzę. Rozumiem. I byście, i ty, bo to już tam zostawmy, tak. Prawda, Alinę. Tak? Jako sprawę prywatną. Tak. Zdawałeś do szkoły w Białymstoku. Tam spędziłem 4 lata. Fajne. Fajne. Bardzo dużo pracy. 56 godzin tygodniowo zajęć. A oprócz tego trzeba było siedzieć i ćwiczyć. Etiudy, teksty. Obowiązkowo było pianino przez 2 lata, gitara przez rok. Także tych zajęć było bardzo, bardzo dużo. Spokojnie grać u Czechowa i brzązgać na gitarze. No tak się zdarzyło. I w kabarecie występować też. No tak, bo rzeczywiście. W wannie śpiewałem. No właśnie, bo to śpiewanie to jest istotne. Słynne cukierki dla panienki. Ballada z trupem, którą pamiętam tak. Tak, no lubiłem wykonywać z dużym temperamentem i wtedy zobaczył mnie pan Adam Hanuszkiewicz. Tak. No nie tylko mnie, ale grupę kolegów. Na tej wannie powierzył mi rolę pana młodego. Weselu. No właśnie. Tak się złożyło wtedy szczęście. No właśnie, bo chciałam cię też zapytać, ten teatr, jakim ty, prawda, oglądałeś, powiedzmy w teatrze, telewizji, czy później, kiedy byłeś w szkole teatralne i później jeszcze... Widziałem ciekawe spektakle, widziałem Wielopole Kantora, gdzie się podziały niegdyśniejsze śniegi Kantora, także tych ciekawych spektakli trochę widziałem. Nie wykluczając teatru imienia Stefana Jaracza, który przyjeżdżał do Kętrzyna i wtedy też chodziłem na spektakle. I to zapamiętałeś tamtego dawnego teatru, tego Jaracza, przedstawień? Pamiętam, pamiętam Znachora, pamiętam Do Wójta nie pójdziemy. No w tej chwili musiałbym bardzo odświeżyć pamięć. Ale chodziłem na te spektakle i interesowałem się, wtedy wychodził miesięcznik Scena, pan Rościszewski pisał. Były zdjęcia z Olsztyńskiego Teatru, wychodził, nie wiem czy to był tygodnik, czy dwu, czy miesięcznik,
teatr, też było dużo o teatrze, także przeglądałem, interesowałem się tym. No, to byłeś ten, no. Tak. Zresztą pan Głuszczak miał ze mną zajęcia z pantominy, no to co, interesowałem się również pantominą. W szkole w Białymstoku. Tak. Także... No właśnie, ale ten teatr się bardzo zmienił, prawda? Teraz? No. No tak. No. Teraz tak się zmienił. Młodzież się dorwała. Teraz czasami jest... myślą, że podjadali wszystkie rozumy i to, co było wcześniej, to jest nic nie warte, a po prostu oni zabojowali świat i tylko to co teraz. Ale to jest nieuniknione. Może jakiś znak czasu, nie wiem. No. Bo myślę, że z czasem to być może ta rewolucja się przewali i wróci do... A w czym teraz?